tu można powiedzieć, że... A ile masz lat? 22. 22, młody zawodnik, ekstra zagrał zawody. Na pewno miał tu rację, że pierwsza połowa się ułożyła trochę dla nas korzystnie. Były kontrataki, taka płynność gry i, no i ze swobodą żeśmy grali. Natomiast Nielba w drugiej połowie postawiła takie twardsze warunki, dobra obrona. Po prostu ułożyli to wszystko. Myśmy trochę pierwszą fazę 15 minut siedli i po prostu przeciwnik nas doszedł. Zrobiło się równo. Nielba wyszła nawet na prowadzenie i później bym się zgodził z tą teorią, że trochę tego naszego doświadczenia i może fartu w bramce, bo odbił takie dwie ważne piłki, dwie, trzy Kliński i to spowodowało, że doszliśmy na remis i później jedna bramka, ale przez długi okres mieliśmy gdzieś tam jedną, nie mogliśmy dorzucić drugiej, pomimo że coś tam było. I mecz był no, meczem walki. I obie drużyny zagrały bardzo ambitnie, wykazały wolę walki, było trochę dobrej piłki i no, w końcówce doświadczenie, no powiedzmy może starszych zawodników, trochę bardziej doświadczonych z zespołu. Reflex Miedź Legnica przeważyło i te fartowne 2-3 odbicia bramkarza o powiedzmy zwycięstwie.